Cześć, mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Za nami kolejny tydzień, więc przed nami kolejne podsumowanie. Ale zanim zaczniemy, jeszcze dwa słowa o ostatnim live'ie, czyli o naszym wspólnym crowdplayu. Rewelacyjnie się bawiłem, natomiast film z samego live'a jest w tej chwili prywatny. Wyedytuję go. Generalnie live trwa 2 godziny, więc i tak nie sądzę, żeby ktoś was przebrnął przez niego w całości. No i było dużo jakichś tam takich przestojów, czasem coś szukaliśmy, czasem się zagrałem i nic nie mówiłem w pewien czas, więc generalnie wyedytuję go, mam nadzieję, do jakichś 15-20 minut z jakichś najciekawszych rzeczy. Z każdą osobą, którą grałem, walka oczywiście będzie załączona. Postaram się wybrać najlepszą według mnie. No chyba, że to będą te przegrane, to też pokażę, bo żeby nie było. Nie udało się każdej wygrać. Więc to tyle. A tak to idziemy sobie do podsumowania. Sporo się działo i Booster, i GeForce Now, i na Stadii. Na sam koniec też fajny raport. Pokazał się kolejny zresztą. Fajny raport cloud gamingowy, który, no co tu dużo mówić, pokazuje, że cloud gaming to naprawdę fajna przyszłość. Nie tylko rozrywkowa, ale przede wszystkim biznesowa. To oznacza inwestycje i nowe możliwości dla nas wszystkich. Także tyle. Zapraszam. Lecimy. Na początek Boosteroid. Dawno Boosteroid nie było, więc to miła odmiana. No i do oferty dołączyła jedna gra, a więc Death Stranding w wersji Director's Cut. I jeżeli jesteście posiadaczami tej gry na sklepie Steam, to możecie się ucieszyć rozgrywką na Boosteroid. Z innych informacji, już takich trochę wykraczających tutaj poza nasze granice, to Boosteroid już coraz bardziej urządza się w Ameryce. Myślę, że to jest dla nich duży krok w USA. No i sprzęt już stoi, także czekamy na to, aż uruchomią. Więc jeżeli podróżujecie na przykład do Stanów, to będziecie mogli dalej cieszyć się rozgrywką jako opłacanie abonament, no ale przede wszystkim mówię o tym bardziej w kwestii rozwoju i tego, że usługa, no, ma się bardzo dobrze i idzie do przodu. Za nami kolejny czwartek, więc oczywiście pakiet informacji z GeForce Now i tutaj do oferty dołączyły nam dema. Myślę, że to jest bardzo fajna odpowiedź na to, co oferuje ostatnio Stadia, bo Stadia przecież zaczęła nam oferować co prawda pełne gry, ale możemy grać w nie tylko przez określony czas i tylko raz, czyli jeżeli gracie ze mną przez godzinkę i pogracie 15 minut, to już nie będziecie mieli okazji do niej wrócić. To dosyć ważne. No ale tak czy inaczej, wracając do GeForce Now, udostępnili dema. Także w tej chwili w takie gry jak Ghost Runner Horus czy Inscription możecie grać w GeForce Now bez jakby kupowania gry, no bo jest to po prostu demo, które jest dostępne jako oddzielny mirror na GeForce Now i dzięki temu, nawet jeżeli jesteście posiadaczami wyższych planów, możecie testować sobie RTX w Ghost Runnerze czy DLSS właśnie w Horusie. Fajny ruch, im więcej demek, tym lepiej, to jakby rzecz, która została trochę w ostatnich, myślę, kilkunastu, jeżeli nie kilku, no kilkunastu latach zapomniana, jak nie kilkudziesięciu, więc powrót dem zawsze cieszy, bo fajnie jest sobie sprawdzić grę przed zakupem, szczególnie w czasach preorderów i często niedowożonej jakości produktów, nawet takich, które wydawałoby się, że nie mogą zostać niedowiezione. Idąc dalej, dostępne będzie Epic Mega Jam na GeForce Now, także Unreal Engine to the Cloud, także no, generalnie fajna rzecz, możecie sobie zobaczyć. No i gry, które wskakują nam do oferty, to jest Die After Sunset, Elderborn, Northblood, Offworld Training Company, Spirit of the Island i Tunic, z czego Tunic, bardzo sympatyczna i fajna gra. Oczywiście dalej są to gry, tak jak widzicie, kontynuujemy tą tendencję, że nie ma tutaj żadnego dużego tytułu AAA, no ale chociaż pojawiły się dema, więc tyle dobrego, jeżeli jesteście posiadaczem GeForce Now i korzystacie, to możecie sobie demka zawsze sprawdzić. Gra Star Control Origins jeszcze nie została odpalona w GeForce Now, ale będzie, także już jest dostępna na Steamie i na GeForce Now, także można kupować i cieszyć się rozgrywką. No i właściwie to tyle, jeśli chodzi o GeForce Now. Stadia. No i tutaj kilka fajnych rzeczy. Stadia nie spała przez ostatni czas, zresztą w ogóle sobie zaraz jeszcze jedną rzecz ciekawą omówimy. No ale tak, World War Z Aftermath wskoczyło do Pro, trzeba było chwilkę dłużej poczekać, także dołączyło do oferty. No i w tej chwili czekamy już tylko na jedną grę, czyli Deliver Us to the Moon. Cała reszta już jest dostępna i możecie dodawać sobie do biblioteki. Dodatkowo pojawiły się nowe dema, a więc Super Animal Royale, Humankind i World War Z Aftermath już jest jakby dostępne i można sobie próbować. To są gry, które dołączyły, tak jak widzicie, Super Animal Royale na 60 minut, Humankind na 120 minut i World War Z na 60 minut, także można spokojnie i fajnie sobie wytestować i ograć trochę tych gier, zanim zdecydujemy się na zakup. Generalnie
No ciężko tutaj sobie, ciężko wyobrazić, że była lepsza opcja, dużo lepsza niż demo. Dalej, PUBG dodatek, także dodatek kwietniowy, Chicken Dinner, także jeżeli jesteście zainteresowani w PUBG, to możecie sobie skoczyć. Bonus dla Elder Scrolls Online, też jeżeli jesteście graczami, to na pewno Was zainteresuje. No i dodatkowo wyprzedaże i tutaj oczywiście zachęcam do zakupu, szczególnie jednego, tego, którego zachęcałem przez ostatni czas, a więc Mortal Kombat 11 Ultimate. Dlaczego? Dlatego, że na pewno jeszcze powtórzymy akcję z Crowdplayem i pewnie będzie to Mortal Kombat. Zobaczymy jak z innymi grami. No z tej chwili, no generalnie szkoda nie wziąć, jest to 58 zł, a jeżeli macie świeże konto i nie wykorzystaliście jeszcze swojego kuponu na 40 zł, to możecie złapać grę za niecałe 19, co oczywiście jest no rewelacyjną rzeczą. Dalej, Dead by Daylight, Destiny 2, klasyczna kolekcja, Destiny 2 Królowa Wiedźma, Dirt 5 w wersji Year One Edition za 88 zł lub za 7 dych, jeżeli macie Pro, Doom Eternal Deluxe Edition FIFA 22, Madden NFL, Rage 2, Star Wars Jedi Upadły Zakon i Valkyria Chronicles 4. Te gry są w tej chwili na promocji i fajnie. I są to naprawdę dobre promocje. Mogłoby oczywiście być ich więcej, no ale mamy co mamy. Do 12 kwietnia, więc jeszcze 2 dni tylko są na zakupy. Idąc dalej, jeszcze podsumowanko, jakie gry w tej chwili możecie testować w ramach Stadii za darmo, czyli ten, z tym okresem demo. To jest Super Animal Royale, Humankind, World War Z, Risk of Rain 2, The Jackbox Party, Pack 8, Grime, MotoGP 21, Steam Wordic 2, Is i Paw Patrol The Movie, Adventure City Calls. To są te gry, które można w tej chwili testować na Stadii. Co ciekawe, World War Z oczywiście zaraz jak się pojawią na Stadii, no to w klasyczny sposób zostało wypunktowane, czy będzie co-op, no bo Stadia generalnie cierpi na małą ilość graczy i w takich grach, które wymagają zgrania się z innymi osobami, no bywają problemy, żeby po prostu znaleźć kogoś do grania i trzeba kombinować na różnych grupach, więc no gra odpowiedziała, że w tej chwili nie ma crossplaya, ale dadzą znać, jeżeli taka funkcjonalność zostanie dodana i wtedy odezwał się Project Z, to jest projekt crowdfundingowy nowej gry, która ma być dostępna między innymi na Stadii. No i tutaj jakby podpieli się, że oczywiście oni planują crossplay między Steamem i Stadią od razu od dnia pierwszego, zachęcając do wsparcia, więc jeżeli ten klimat gier gdzieś tam Wam pasuje, no to zainteresujcie się Project Z, może to będzie akurat gra dla Was. Idąc dalej, Kratia, nowy sezon, także jeżeli jesteście fanami tworzenia, biegania, skakania i przechodzenia różnych planszy, to też jak najbardziej można wskoczyć, gra generalnie jest całkiem fajna. I na sam koniec, jeśli chodzi o Stadię, informacja dotycząca telewizorów Samsung. W zeszłym tygodniu mówiłem, że będzie opóźniona aplikacja na Smart TV Samsungi, okazuje się, że nie będzie. Samsung potwierdził, że funkcjonalność pojawi się zgodnie z czasem, także powinna być już niedługo dostępna na telewizorach z 2022 roku w ramach Gaming Hub. Co ciekawe, potwierdzili też, że aplikacja natywnie będzie wspierała streaming 4K, więc jeżeli będziecie abonentami Pro, to możecie cieszyć się rozgrywką w 4K. xCloud. No i tutaj mamy wysyp nowych gier do clouda i w ogóle fajnie, bo 10 gier wpada nam do Game Passa, z czego 8 wpada do clouda, a pozostałe 2 tylko na PC-ta, więc no, nie ma co tutaj narzekać, bo jakby widać, że Microsoft traktuje clouda poważnie. No jakie gry mamy już dostępne z tego pakietu, a więc Cricket 22, MLB The Show 22, to ciekawe, to w ogóle jest gra Sony, więc możemy grę z twórców, z firmy, która należy do PlayStation Studios, ograć sobie na xCloudzie. Taki ciekawy fikołek. Dodatkowo już są dostępne od 7 kwietnia Chinatown Detective Agency, Dragon Age 2, Plants vs. Zombies Garden Warfare i Star Wars Squadron. To są gry, które już możecie ogrywać. Za 2 dni do clouda wskoczy nam Life is Strange 2 Colors i to będzie kolejna gra, która pojawi się w cloudzie i za kolejne 2 dni, więc za 4 od dzisiaj Lost in Random, to będzie ostatnia gra, która w ramach tego pakietu wskoczy nam do clouda. To będzie oczywiście 14 kwietnia. Dodatkowo, jakie gry opuszczają nam Game Passa już niedługo? A więc 15 kwietnia MLB The Show 21 opuszcza nam clouda i konsole. Rain on Paradise, The Long Dark to są kolejne dwie gry, które opuszczają clouda i jeżeli gracie na PC, to Path Away na PC wypada. 18 kwietnia natomiast wypada F1 2019 z clouda, konsoli i PC-ta, ale pojawiła się w ramach Game Passa nowsza część, więc na konsolach i na PC-cie można ogrywać. I właściwie tyle, jeśli chodzi o xClouda. Idziemy dalej.
No i na koniec raporcik, ten raport, o którym wspominałem, fajny, zrobię film z niego oddzielny, taki, który go trochę szczegółowiej omówi i w ogóle pogadamy sobie przy okazji wtedy o przyszłości cloud gamingu. Więc teraz w dużym skrócie, żeby nie przedłużać, cloud gaming kosztuje już w tej chwili 1,5 miliarda dolarów, mamy 21,7 milionów płacących użytkowników, no i generalnie ten raport pokazuje, że w ciągu najbliższych 3 lat, a właściwie 2 lat, bo 2023-2024, całość zostanie pomnożona razem 4 i będzie to 6,3 miliarda dolarów, czyli generalnie no niesamowity wzrost, właściwie dwukrotny co roku. No i to świetnie, świetna informacja. Można w ogóle sobie zobaczyć, link do tego artykułu jest pod w opisie, także możecie sobie zajrzeć i poczytać. Widać fajnie usługi, widać jak są podzielone te usługi, więc jakie mamy platformy do grania, jakie mamy serwisy do grania i które z tych usług są jednocześnie serwisem i platformą, więc bardzo fajny udział, które jakby są bezpośrednio kierowane do licznych klientów, które do klientów biznesowych, to też jest taka ciekawa rzecz, bo tu na przykład jak widzicie jest logo Ubitus, czyli firmy, która stoi za cloudem Nintendo i tak dalej, i tak dalej. Generalnie fajny raport, omówimy sobie go szczegółowo z ciekawych rzeczy, które tak tutaj na szybko można przytoczyć. Były pytane firmy, tak jak Utomic, Boosteroid i Caregame, o to jak to widzą i co jest największym problemem w tym wszystkim, no to oczywiście wszystkie są w ogóle bardzo optymistyczne i widzą, że jest to przyszłość gamingu, natomiast w tej chwili największym problemem jest oczywiście wyrównanie tych wszystkich trzech współczynników, a więc mocy obliczeniowej, elastyczności w obsłudze i kosztów wewnętrznych i kosztów dla klienta, więc no nie jest to oczywiście żadne zaskoczenie, ale w tym wypadku jest to tyle kluczowe, że o ile w biznesie nie kierowanym bezpośrednio do klienta możemy sobie pozwolić na wyższe ceny, bo często komuś zależy bardziej na jakości czy stabilności rozwiązania, o tyle tutaj często decydują ten współczynnik finansowy, a klienci detaliczni są w stanie chętnie iść na kompromisy, jeśli chodzi o jakość, chociażby z tytułu, nie wiem, dostępności jakiejś gry, czy tego, że coś u nich działa bardziej responsywnie, czy właśnie działa lepiej na jakimś urządzeniu. Więc to dosyć ciekawe i ogólnie cały raport ciekawy. Z takich jeszcze rzeczy, które mogę wrzucić, jedną z fajnych informacji jest, co zachęciło ludzi do tego, żeby clouda spróbować. No to oczywiście chętnie próbowały go osoby, w których krajach były problemy z dostępnością na przykład konsol czy sprzętu. No i to nie jest zaskoczenie, chociaż jest to też fajny kierunek, który pokazuje możliwości rozwoju marketingu i tego, że powinien patrzeć w takim kierunku, że ludzie patrzą na clouda jako alternatywę, a niekoniecznie jako coś, co może być takim zupełnie autonomicznym rozwiązaniem jeszcze, natomiast w ciągu najbliższych lat się to zmieni i to jest pewniaczek, co zresztą ten raport potwierdza. No i tyle, idziemy do podsumowania. I to tyle, jeśli chodzi o ten tydzień. No najbardziej cieszy promocja na Mortal Kombat. Nie wiem, żartuję. Najbardziej cieszy oczywiście ten raport i on pokazuje, że cloud gaming to nie tyle przyszłość, bo przyszłość już jest teraz, co bardziej kwestia przekonania użytkowników do tego, jak dobrze działa i że po prostu można już go używać bez żadnego większego problemu. I no, najwyższa pora zacząć je spróbować. Przede wszystkim spróbować. Nie traktować tego jako jakąś alternatywę, czy biedną alternatywę dla konsol, tylko jako coś równorzędnego, co zresztą omówimy sobie już w najbliższą środę, porównując Nvidia Shield i plan RTX 3080 do konsoli Xbox Series S. A w międzyczasie jeszcze mam nadzieję, że będzie premiera tego skróconego odcinka na podstawie ostatniego piątkowego live'a. No i tyle. Dzięki wielkie. Pograjcie sobie trochę. Miłego tygodnia. Trzymajcie się. Cześć.